Ten program nazywa się Spotkania Pięknych Dusz. A ja nazywam się Tadeusz Marek i zapraszam w kolejną wędrówkę po krainie kreślonej słowem. A dzisiaj taka sytuacja niecodzienna, ponieważ zazwyczaj to my gościmy, a tymczasem dzisiaj my jesteśmy goszczeni przez naszego kompana i towarzysza tej przechadzki dzisiejszej literaturoznawcę, eseistę, poetę, tłumacza, pana profesora Tadeusza Sławka. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze. No właśnie, jesteśmy w pana bibliotece w tym momencie, w pana gabinecie. To jest przestrzeń takiej dużej intymności. Ja od razu jadąc tutaj do pana, bo jesteśmy w ogóle nieopodal Ustronia, góry majaczą gdzieś tam za oknem, jakbyśmy wyjrzeli trochę bardziej, i zastanawiałem się, ile w Panu, a zadaję to pytanie bardzo świadomie, gościnności. Ha. A to zawsze było dla mnie ważne pojęcie i zawsze tak starałem się trochę sam sobie je skomplikować i trochę skomplikować je tym, którzy zechcieli ze mną na ten temat rozmawiać. No bo wiadomo, mamy szereg powiedzeń pożekadeł na temat gościnności i czym ta gościnność jest i mówi się o przysłowiowej polskiej gościnności i tak dalej Ale wydaje mi się, że to jest jedno z tych pojęć, a jest kilka takich, które bardzo mnie frapowały. Innym takim jest przyjaźń na przykład, mm -hmm. które wydaje mi się, no tak sobie pływają po powierzchni naszego życia, też może inaczej, my sobie pływamy tak po powierzchni tych słów pojęć, ale rzadko kiedy nurkujemy, żeby zobaczyć, co się w nich A kryje. A Pan zanurkował, prawda? Tak, znaczy próbuję, mniej lub bardziej nieudolnie, ale próbuję tą gościnność zgłębić. No zwłaszcza, że świat w tej chwili jest w takiej sytuacji, mam na myśli nie tylko pandemię, chociaż pandemia też stawia przed gościnnością szereg, szereg problemów, prawda? także na swój sposób od razu też dziękuję, że Pan przyjął zaproszenie, bo to dzisiaj różnie. No, do domu, ja dziękuję, dzisiaj że Pan przyjął moje. Różnie bywa, co należy zrozumieć oczywiście. <grym> Ale też i świat dzisiaj z uwagi na takie bardzo bolesne utraty domów przez całe, no chciałoby się powiedzieć, narody a jeśli nie narody, to może nawet plemiona. Które szukają sobie nowego domu, stawia przed nami tą kwestię gościnności na każdym możliwym poziomie, nie tylko filozoficznym, nie tylko moralnym, ale też i politycznym. Mhm. No i na tym ostatnim to wydaje mi się, mamy bardzo nieczyste sumienie. Mhm. No dobrze, ale mówi pan, że nurkował pan w to morze gościnności, czy też jakby może znaczeniowe, prawda? No i co pan tam dojrzał, nurkując? No myślę, że dojrzałem coś takiego, co zresztą później powróciło też przy okazji innych pojęć. To znaczy, zobaczyłem, że są pewne pojęcia i pewne zachowania, i pewne cnoty, bo to właśnie użyjmy. Wróćmy do słowa cnota. Uważam Aha. gościnność za cnotę. E, czyli a za cnotę z kolei rozumiem pewien rodzaj zachowania, które jest ze swojej istoty bezinteresowne. To jest dla mnie takim podstawowym miarnikiem, co to jest cnota. Prawda? No bez wyrachowania by... takiego tak, życiowego. Tak, bez, bez przeprowadzania rachunków, zysku, bez buchalterii. No i tak mi wyszło, że takim dobrym przymiotnikiem, który opisuje te pojęcia, tak jak przyjaźń, tak jak gościnność, no to jest taki przymiotnik bezwarunkowy. Mm -hmm. że, to, że, że gościnność mierzy się tym, czy jesteśmy w stanie przyjąć kogoś, kto jak gdyby zjawia się bez zaproszenia, czy też, no nie powiem, mimo zaproszenia, ale ktoś, to przychodzi niezapowiedziany, nieumówiony. Nie, nie Ktoś, komu nie towarzyszą żadne tam listy referencyjne. Kiedy panu się ktoś... tak ostatnio zdarzyło, że przyszedł ktoś niezapowiedziany, to jak jest, to w dawnych czasach to, było? To jest dobre pytanie. Wie pan, no w, w, w dzisiejszych czasach jest to bardzo mało prawdopodobne. No tak, prawda? ale wróćmy dwa lata wstecz. To się zdarzało ale, tutaj. Ale dwa lata wstecz wie pan, no to się zdarzało, tyle że ta okolica jest trochę okolicą wędrowną, mhm. w tym sensie, że ona tutaj zmieniała lokatorów. Jeśli pan popatrzy na przykład na te bloki, które tutaj stoją. Zresztą teraz nie widać, ale jak pan będzie wyjeżdżał, to pan zobaczy. To były takie bloki zbudowane. One są zresztą zacnie zbudowane, bo to jest lata 60., czyli jeszcze poważne po budownictwo, cegła, i tak dalej, i tak no dalej. To one były zbudowane dla pracowników cementowni w Goleszowie, tutaj opodal, 3 km w linii prostej, a w linii prostej to może nawet półtora. Bardzo zasłużona, taka znana od stu lat właściwie, no ona nie przetrwała, nie przetrwała cementownia. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że młodzież tutaj, to coś pokolenie dzieci, a może nawet wnuków pracowników tej cementowni, to właściwie w dużej mierze wyjechała. Jak pan popatrzy tutaj na, w okresie świąt, no tegorocznych na pewno nie, ale w dawnych czasach to w okresie świąt pojawiały się samochody na rejestracji holenderskiej, angielskiej. Więc to jest taka wędrowna, i, i tak właśnie kiedyś tutaj ktoś przechodził, właśnie mówił: A ja znałem poprzedniego właściciela pańskiego domu. No i przed, porozmawialiśmy o poprzednim właścicielu tego domu. My tu mieszkamy 20 lat, więc to trochę czasu minęło. No ale. By, były, takie, były, takie, były takie doświadczenia. Zresztą no zapisem takiego doświadczenia, utrwalonym, zresztą bardzo pięknym, w który w większości ludzi się nie sprawdza w tym sensie, że nikt z niego nie korzysta, No ale nie mniej bardzo piękny obyczaj zostawiania wolnego nakrycia, prawda, przy stole wigilijnym, to ano jest tak. taki zapis, prawda? Ale wydaje mi się, że warto ten zapis, warto tą tradycję, warto tą tradycję kontynuować, tak. To jest opowieść o jakiejś otwartości, prawda? Otwartości na to, co przychodzi. Mhm. Ale ja chciałbym, żebyśmy sięgnęli do źródła, tej postawy, bo chyba tak to można nazwać postawy uosobionej w tej cnocie. Mhm. Żebyśmy się przenieśli do pewnego takiego zimowego, ja wiem, może wieczoru. Zobaczylibyśmy prawdopodobnie bibliotek przy ulicy Słowackiego w Katowicach. Mhm. I zobaczylibyśmy to miejsce, które prawdopodobnie było jednym, tak mi się wydaje, może pan mnie naprostuje, jednym z pierwszych miejsc, w których doświadczał pan nauki gościnności na tym być może poziomie mm. nieco bardziej filozoficznym. No jak pan wspomniał o tą ulicę Słowackiego w Katowicach, no to ona jest dla mnie ważna, pan użył tą słowa bibliotek, ona jest podwójnie znowuż ważna też, bo ja mieszkałem, tam się zresztą urodziłem, bo to jest w 1946 roku, jeszcze się zdarzało, że kobiety rodziły w domu. Więc ja się urodziłem w takim domu, który dzisiaj, zresztą wtedy też, tylko dzisiaj ta jego wyspiarskość wychodzi bardzo mocno, bo już zniknęły wszystkie drzewa dookoła szaleje ruch uliczny. A to jest taka wyspa, jedna, jedyna kamienica ładna z lat 20, późnych lat 20. -tych. Które jest otoczone ulicami Słowackiego, Mickiewicza i Chopina. Mhm. A dlaczego o tym mówię? Że tak zabawną przygodą wędrowną mojego życia, że ja wędrowałem nie ruszając się z miejsca, bo klatka, ta kamienica miała trzy bramy wejściowe: jedną od Chopina, jedną od Słowackiego, jedną od Mickiewicza. W różnych momentach historii różne je zamykano, różne je otwierano. Więc ja mieszkałem na Chopena 1, mieszkania 33, ale mieszkałem zresztą na Słowackiego 8, mieszkania 33, mimo że to jest dokładnie to samo mieszkanie. Wchodziłem tylko różnymi klatkami schodowymi. Więc wie pan, ta ulica Słowackiego jest dla mnie taką ciekawą ulicą, bo ona też jest dowodem na to, że wędrowałem nie ruszając się z miejsca właściwie. No a drugi powód to jest to słowo biblioteka, i ono też jest podwójnie, bo była biblioteka mojego ojca w domu, i ta szafa. Która stoi za nami stamtąd, pochodzi, no już jest mocno sfatygowana. Aha, ta tutaj. Licz, tak licznymi mm -hmm. przeprowadzkami, jest już mocno biedna, sfatygowana, ale ratuje ją jak mogę. Czyli ile ma lat? Yy, no wie pan, ona ma, jeśli by pan popatrzył na tabliczki znamionowe, to by pan zobaczył, yy, nie wiem czy ta ma, ale inna, już rozebrana na. Na, na poszczególne fragmenty miała tabliczki znamionowe fabryki niemieckiej z Opola, czyli to jest mocno mocno przedwojenna. Podejrzewam, że to są lata dwudzieste mm -hmm. albo trzydzieste okay, XX wieku, w okolicach setki. w tak, okolicach setki. Jak powiadam, przeżyła wiele przeprowadzek, więc nie wszystkie wyszły jej na zdrowie, no ale staram się o nią dbać. Więc to jest pierwsza sprawa. Biblioteka mojego ojca, który bardzo. Książki szanował, kupował i, 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 i lubił. Pamiętam te wyprawy z ojcem do księgarni, bo wtedy to jeszcze były takie czasy, gdzie wypadało mieć znajomego księgarza, no bo nie wszystkie książki ukazywały się wystarczająco dużych nakładach, choć jak, jak pan popatrzy na te stopki znamionowe książek wydawanych w latach 60., to tam zobaczymy nakłady 10 tysięcy, egzemplarzy dzisiaj wzruszające, prawda? Bo jak ktoś ma nakład 2 tysiące, to już jest niezwykle szczęśliwy. No ale dobrze, to była jedna biblioteka, na trzecim piętrze tego, tej kamienicy, a druga biblioteka na Słowackiego to była biblioteka istniejąca do dziś, Biblioteka Młodzieżowa, tuż, tuż u zbiegu, tam gdzie się ulica Słowackiego łączy z taką główną ulicą Katowicką 3 maja. I ja tam byłem bardzo częstym gościem, rzeczywiście, i dużo książek samodzielnie pożyczałem, także moja młodość upłynęła właściwie między tymi dwoma bibliotekami tą domową, a ojciec dbał o to, żebym miał dostęp do, do literatury młodzieżowej, stąd w domu czytałem na przykład Karola Maja, bo ja jestem Karol Maj, nie, 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 to, nie, nie Tomek, ale ja jestem, czyli nie Szklarski, nie przygody Tomka, tylko, ja już byłem za stary na Tomka, tylko ja jestem Karol Maj, czyli Winnetou, All Shatterhand Hunt i tak dalej tak dalej, bardzo mnie to pochłaniało, w którejś z przeprowadzek niestety te książki gdzieś zaginęły, no, ale na przykład Juliusza Wernego, Verne, czy Werna, nie wiem jak to dokładnie odmienić, którego ojciec jakoś, no nie powiem, że nie szanował, ale jakoś nie, 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 nie kupował go. No to Wernego na przykład to już. Studiowałem, pożyczając z Biblioteki Nosłowackiego. Ta biblioteka istnieje do dzisiaj. Uczciwie mówię, nie wiem, czy zachowała status Biblioteki Młodzieżowej, czy stała się biblioteką już taką powszechną, ale dużo temu miejscu zawdzięczam i, i bardzo je serdecznie sobie przypominam. Pan powiedział, że to właśnie wtedy hmm, zaczęła się taka wędrówka bez końca. A ja się zastanawiam, y, jakie pejzaże wspomina pan y, z tego etapu wędrówki, który trwa do dziś. Takie rzeczy, które dojrzał Pan wędrując między tymi literami, regałami, być może, które tak bardzo mocno zostały w Panu i, i które nieustannie być może powracają, być może formują, być może uformowały. No, wie pan, znowu to słowo pejzaż można rozumieć wielorako, prawda? Rozumiem, Oczywiście. że pan pyta o ten pejzaż dosłowny, który też ma w moim życiu bardzo duże znaczenie i to tak chyba charakterystyczne. Nie wiem, czy to jest w ogóle cecha psychologii człowieka i psychiki człowieka, że im bardziej człowiek się posuwa w latach, tym bardziej pejzaż jest dla niego istotny i uzmysławia sobie, Aha. jak bardzo był istotny, jak bardzo go uformował wtedy, kiedy on sobie z tego nie zdawał sprawy. Być no może właśnie, w ogóle, prawda? Więc takie pejzaże powracają, powracają pejzaże katowickie na przykład. Ja temu trochę dałem wyraz, usiłując jakoś zamknąć pewien etap mojej bytności na Uniwersytecie Śląskim, pisząc taką książkę Antygona w świecie korporacji, czyli o Uniwersytecie i czasach dzisiejszych. Takie rozważania, gdzie, gdzie próbuję też myśleć o uniwersytecie, jako o tym miejscu w przestrzeni, w tej przestrzeni umieszczonej w Katowicach na ulicy Bankowej i prześledzić, jak ta ulica się zmieniała. Mm -hmm. Przypomnieć, że tam na przykład był ogród zoologiczny, przypomnieć, że tam był e, słynny torkat, czyli słynne lodowisko, na którym występowały w latach 30. słynne gwiazdy, m.in. mistrzyni olimpijska Sonia Henie. E, przypomnieć, że tam e, jeszcze tam, przed kopalnią, e, na przestrzeni przed kopalnią, to jeszcze były łany zboża. To się zachowało w starych fotografiach. I, I ja bardzo pieczołowicie staram się, trochę tak muszę panu powiedzieć, chodzę po Katowicach, a trochę chodzę po Katowicach obecnych, ale trochę w mentalnie chodzę po Katowicach minionych. Cały Aha. czas mi się odtwarza taki film. Jestem jak gdyby w dwóch przestrzeniach cały To czas. ciekawe, dlatego że e, jak wczytywałem się w pana wspomnienia dotyczące tych czasów dziecięcych, kiedy pan opowiadał o tych swoich przechadzkach, to ja miałem takie wrażenie i to powraca do mnie ta myśl i teraz, kiedy pan mówi o tym poruszaniu się w dwóch przestrzeniach równocześnie, e, takiej jak, takiego jak, jakiejś wielkiej, czy umiejętności, czy być może potrzeby nieustannej kreacji. Jak pan opowiadał chociażby o tej ulicy Zabrskiej, mm. to przecież to jest tak, jakbym wczytywał się w opowieści Józefa wędrującego po drohobyczu, który mm. widzi jedno fizycznie, ale tak naprawdę jest swoją wyobraźnią i zdolnościami imaginacyjnymi w zupełnie jakiejś innej rzeczywistości. To prawda, to miło, że pan to zauważył. Ja muszę od razu się tutaj przyznać do pewnego. No może iż nie grzechu, to zaniedbania, a może braku pewnego talentu niewątpliwie. Ja mianowicie jednej, jednym z licznych talentów, których mi nie dostaje jest archiwistyka. Pan, ja nie mam Aha. zdolności archiwistycznej, bo człowiek, który by chciał pójść naprawdę za ciosem, no to by się rzucił na przykład do historii, do archiwum miejskiego, zobaczył księgi meldunkowe, przestudiował kto, gdzie, co, jak i dlaczego. Ja muszę powiedzieć, że ja czuję takie pokusy, ale jednocześnie staję całkowicie bezradny, jakbym w ogóle jakby coś we mnie mówiło mnie samemu człowieku, za co się bierzesz, nie masz do tego żadnego talentu. Nie wiesz nawet jak, jak się za to zabrać. I ja bardzo zazdroszczę, na przykład jak czytam książki dzisiaj bardzo popularne, jest duża młoda na, na biografię, prawda? Jest cały wysyp, jest specjalny konkurs prawda Juliusza w Rybniku na książki wyłącznie biograficzne. Więc jak czytam te biografie, to jestem pełen niemego podziwu dla takiej detektywistycznej, mrówczej pracy tych biografistów, którzy śledzą archiwa. Jak znajdą jakiś adres, to próbują znaleźć potomków tego człowieka, który jest tam wymieniony. E, podziwiam, jest to je osłupiały. I jednocześnie sypię sobie głowę popiołem, że tego w ogóle nie potrafiłbym się za to zabrać. Więc wie pan, jest to, o czym pan mówi, dziękuję, że pan to zauważył, ale jednocześnie to jest dla mnie też taki powód do pewnego wstydu, że, że zrobiłem jeden krok, ale jak gdyby nie stać by mnie, nie stać mnie było na, na następny. A czy to zawsze trzeba robić następne kroki? Chyba, no to zależy, jakby co, co by z tego miało wyjść. Bo gdyby z tego miała wyjść na przykład jakaś. E, e, poważna praca, no to pewnie w sensie, nie wiem, książki czy czegoś tak. takiego. E, no to oczywiście można poprzestać na tym poziomie wspomnieniowo-impresyjnym. I on jest też ciekawy, tylko że wydaje mi się, że on u widza by pozostawił taką pewnego rodzaju pytania, a dlaczego nie dalej? <grywa> No i to na to pytanie to jest dla mnie taki pewien, pewien kłopot. Ale to jest, więc to jest jedna sprawa. A generalnie skoro pan pyta o pejzaże jakbym, i to jest też taki następny paradoks, bo pan powiedział, że tutaj jesteśmy w górach za oknem. Jakbyśmy się wychylili to zobaczymy Czantorię, małą Czantorię, bo duże jest zasłonięta, ale zobaczymy jeszcze ośnieżoną. Natomiast muszę panu powiedzieć tak naprawdę pejzażem idealnym to jest dla mnie może. A. Ja mam dwa pejzaże idealne: morze i małe rzeki. Małe rzeki. Podkreślam. I co pan tam znajduje w tej wodzie? A, no wie pan, w morzu to znajduje przede wszystkim, po pierwsze, pewien rodzaj takiego paradoksu, który jak się patrzy na takie fale, które przybijają do brzegu, prawda, no to pewien taki rodzaj paradoksu tych fal, które nieustannie się marszczą, nieustannie biegną, a jednocześnie. Mimo tego ruchu, ciągłego ruchu, który trwa, jest w tym jakiś taki majestat spokoju. Jakby w każdym spokoju był, każdy spokój, jeżeli jest takim prawdziwym, głębokim spokojem, to on nie jest nigdy świętym spokojem. Prawda? W nim jest takie nerwowe drżenie, i, i, i po skórze. Może to jest takie zwierzę, które sobie śpi, ale to czasem zwierzęta mają pięknie sobie. Nasz pies, zanim nas odumarł, to miał czasem spał, ale jak spał, to mu pod skórą skóra się tak wabił? drgała. A wabił się ciekawie, ale to może za chwilę. Dobrze, dobrze? dobrze, dobrze Wabił pewnie. się ciekawie, to ja sam mówiąc, to panu zaraz opowiem. Więc spał, ale pod skórą Przechodziły takie drgawki, Aha. jak mu się coś śniło widocznie jak rozumiem. To, no więc to, ma, to ma morze. Natomiast małe rzeki mają coś fascynującego, bo nigdy nie są proste. One zawsze mają to są takie małe rzeczki, które na ogół nie są re, na szczęście regulowane. E, na przykład taką, dwoma takimi wspaniałymi rzekami, to jest nida. I pilica na przykład, po której waliśmy i mam nadzieję, że będziemy mogli kajakować, chociaż kajak ma swoje wymagania w stosunku do kręgosłupa, jest, może być różnie, prawda? E, ja życzę, żeby było jak najlepiej. Ale dziękuję. Natomiast e, bardzo mnie te małe, meandrujące rzeki, które właściwie gdzie do końca nie bardzo wiadomo, bo morzu wiadomo, gdzie się kończy morze, gdzie się zaczyna plaża. Natomiast te małe rzeki, które są pozarastane, gdzie te trzciny wchodzą do rzeki, nie wiadomo gdzie się ta rzeka zaczyna, gdzie się kończy, mają sobie coś fascynującego rzeczywiście i, i bardzo mnie małe rzeki też pociągają. Natomiast wracam do psa. Pies się do nas, wie pan, gościnność, Aha. przybłąkał w tym sensie, że przywiózł go do nas pewnego z pewnego dnia bardzo dawno temu, lat nie ma. Go z nami 8 lat, a był z nami 10, więc 18 lat temu. Przywiózł go do nas syn, który mieszkał z kolegami, którzy sobie kiedyś wzięli psa ze schroniska. No i chwała im za to, no ale potem pies to obowiązek, zaczęły się problemy. A ponieważ syn miał wtedy samochód, to mówili: To to wiesz, weź tego psa i odwieź go do schroniska z powrotem. No i synowi. Pękło serce, bo powiedział, że temu pies pewnie nie przeżyje tego powrotu, i przywiózł go tutaj. No i został. To był bardzo piękny, pokażę panu potem zdjęcie. Bardzo piękny mieszaniec Olfczarka z Dobermanem. Bardzo, bardzo, bardzo łagodny, bardzo dobry kompan, bardzo dobry towarzysz. Był z nami 10 lat, a nazywał się, proszę nastawić dobrze ucha, Kaczor. A dlaczego kaczy? dlaczego kaczem? Bo tak miał w schronisku napisane w, w książeczce zdrowia. Przyszedł z tym Rozumiem. imieniem, reagował na nie. No to mimo politycznych konotacji, nie zmieniliśmy, żeby mu nie zawracać w głowie. No i został z nami dożył z nami. 12 roku życia. No, jak powiedział ładnie pan weterynarz, przyszedł jego czas, bo tyle takie psy żyją mniej więcej. Także. Duże psy. Więc ale był, był, był niezwykle przyjaznym stworzeniem, i, i, i ciągle mam go w pamięci rzeczywiście. To był rzadki, rzadki przykład takiego dobrego kompana, dobrego mhm. towarzysza. Mhm. Panie profesorze, kto, a może co, nauczyło pana umiejętności odczuwania to wszystko, o czym mówimy teraz, mhm. te pejzaże. Woda. Kaczor, mhm. który jest cały czas z Panem. E, przeżycie tego wszystkiego. To wiąże się z jakąś wrażliwością. Mhm. Na Pewnie czasem jest kłopocząca. Mhm. Co wlało w pana? Wie pan dobrze, że pan użył tego słowa wrażliwość, to dzisiaj nie jest modne słowo, powiedzmy sobie od razu, prawda? Popularyzujmy zatem. Popularyzujmy <laughs> tak. Dzisiaj wrażliwość jest słowem niezbyt wziętym z uwagi na to, że nastały twarde czasy, nie tylko. Pandemii, która właśnie wołała by o wrażliwość, i teraz część naszych problemów pandemicznych polega na tym, żeśmy się zreflektowali, że nie jesteśmy wystarczająco wrażliwi, czy nie byliśmy wystarczająco wrażliwi. No ale w ogóle przed pandemią, przecież żyliśmy w takich czasach, kiedy no, wypadało zabiegać o swoje własne powodzenie, o swój własny sukces. Jak ktoś tego sukcesu nie odniósł, to była widocznie jego wina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc słowo wrażliwość jest. Nam niezwykle potrzebne, to jest też kolejna cnota, o którą trzeba się upomnieć, ale ono było zaniedbane. Myślę, że ono też było trochę zaniedbane w szkole, w szeroko rozumianej edukacji, dlatego, że cała ta edukacja bardzo moim zdaniem nie doceniała, i to chyba na każdym poziomie, bardzo niedoceniała takiego elementu, no którego on na wiele przejałów, ale nazwę go ogólnie sztukiem. Wydaje mi się, że taka eksponowanie dzieci na piękno sztuki, na piękno dźwięków, mm -hmm. na piękno obrazów. To jest wspaniała szkoła wrażliwości. I wydaje mi się, skoro Pan pytał, gdzie by można, między innymi tak rozumiem pańskie pytanie, skąd to się wzięło, ta wrażliwość, no to bardzo ładnie ją usystematyzował. I bardzo ten tekst polecam. Cieszę się, jak go mogę czasem studentami omówić. No, Friedrich Schiller, który napisał przecież wspaniałe listy o estetycznym wychowaniu człowieka. I on podkreśla tam bardzo wyraźnie, że bez tej wrażliwości wychowanej, wykształconej na estetycznym doświadczeniu, wszystkie inne sfery naszego życia, z polityczną włącznie, będą szwankowały. Prawda? Więc wydaje mi się, że, ten, że, że dalsze moje lata to polegały też właśnie na dochodzeniu. Takiej filozoficznej podbudowy konie o konieczności wrażliwości, mógł Pan powiedzieć o konieczności piękna. Mm -hmm. e, bo właściwie nie ma etyki bez estetyki w dużej, w dużej mierze i odwrotnie estetyka i, i etyka ze sobą bardzo mocno się e, splatają. Ten mankament zresztą, e, takiej śmiałej estetyki, estetycznego piękna, bardzo. W niedostatek tego, i, i potem jak to się odbija na jakości naszych przeżyć, to bardzo widać na przykład w tej sztuce sakralnej, którą widzimy w nowoczesnych kościołach, która powiedzmy sobie szczerze, nie napawa szczególnie, tak przeciętnie rzecz biorąc, nie napawa jakimś uderzającym pięknem. Posługuje się najczęściej bardzo stereotypowymi wyobrażeniami, które znane są z wielu innych miejsc kultu, więc wydaje mi się, że to jest taki niezły przykład, jak niedostatek estetyki osłabia. Moją wrażliwość na przykład na doznanie duchowe, bo ja chciałbym bardzo docenić doznanie duchowe, duchowość w ogóle i przeżycie religijne jako bardzo ważne, przeżycie w życiu człowieka. I trochę ubolewam, że właśnie ta strona estetyczna, nowo budowanych kościołów i nowo zdobionych kościołów, że ta strona estetyczna zostaje bardzo mocno w tyle i bardzo słabo wspiera. Wiernego, który chciałby szukać tam wsparcia, szukać pewnego rodzaju rozpędu do dalszych doświadczeń, ale chyba go nie znajduje. Natomiast, skoro pan pytał, jak, co mnie do tej, do tej, w tą stronę popchnęło, no to wie pan ukłonię się oczywiście ludziom jak zwykle niedocenianym, zwłaszcza przez tych, którzy organizują życie społeczne, znaczy ukłonię się nauczycielom, oczywiście. Miał pan szczęście. Ja miałem szczęście do znakomitych polonistów, tak. I oni mnie uwrażliwili, oczywiście, to jest bardzo odpowiedź na pytanie, na co mnie uwrażliwili, w jednym sensie jest prosta, bo uwrażliwili mnie na słowo po prostu, mm -hmm. prawda? Że słowo znaczy, że słowo waży, że o człowo trzeba dbać, że słowo to nie jest takie samo narzędzie jak młotek, tylko że, że, że logika jego działania jest, jest inna i ono jest znacznie bardziej złożone w swoim działaniu. Uczył mnie w Liceum Mickiewicza w Katowicach. Pan profesor Antoni Cofalik, który jednocześnie był wykładowcą, wówczas jeszcze w Katowicach istniała Wyższa Szkoła Pedagogiczna, który tam uczył. A potem uczył mnie pan profesor Surman, Jerzy Surman, też bardzo dobry polonista. I ja obu panom bardzo wiele co do tej takiej wrażliwości, wie pan, wie pan na słowo, ale to jest wrażliwość na szczegół w ogóle, na detal. prawda? A, uważność. To jest bardzo ważne, uważność, tak, tak, to jest niezwykle ważne, niezwykle ważne. Żeby zwracać uwagę na takie detale, szczegóły, okruchy, tam smakować sprawę, bo wśród tych okruchów żyjemy i tymi okruchami potrafi się wyżywić, ale tymi okruchami możemy też zatruć ludziom życie i sobie. Ale generalnie jak pan pytał o początki, to myślę, że początki to były najpierw moi rodzice, to znaczy, mój ojciec, który był niezwykle oddany książkom, i, i moja mama, która. Też się tym interesowała, przede wszystkim, co ważne, tolerowała, bo książki nie były tanie, więc to obciążało mocno budżet rodzinny, ale mama potrafiła się zdol, zdobyć na, na wielkoduszność. Więc mhm. najpierw zawdzięczam to rodzicom, a potem zawdzięczam to panom, panom, akurat to byli panowie, ale powiedzmy państwu nauczycielom. Jest jakaś cena, którą pan płaci za swoją wrażliwość? Wie pan tak, zawsze jest cena, bo wrażliwość oznacza coś, co bym nazwał może nie bezbronnością, ale to oznacza takie zaprzestanie się, uzbrajania się wobec świata, prawda? To, to zawsze tak musi być, no bo wrażliwość polega na tym, że coś mnie dotyka, prawda? Tu zwracam uwagę, że, żebyśmy rozróżnili, nie dotyczy, bo dotyczyć mnie może wiele rzeczy. Przy, wszystkie przepisy mnie dotyczą, ale nie wszystkie mnie dotykają, prawda? Więc to. to ja zwracam uwagę, też przypominam, staram się przypominać właśnie to bardzo piękne polskie powiedzenie, że jestem, dotyka coś mnie do żywego, prawda, do samego mięszu mojej egzystencji. Na tym polega wrażliwość, prawda. Nie, że coś mnie dotyczy, bo może mnie coś dotyczyć, ale wcale nie powoduje to jakichś moich szczególnych emocji. Nie zmienia to mojego życia. Natomiast jeśli coś mnie dotyczy, Tyka do żywego, no to zmienia moje życie. Potrafi zmienić moje życie, jeśli nie w ogóle, to w jakimś tam wąskim odcinku czasu. Wie pan, co to jest nieprawdopodobne, bo e, wsłuchując się już od wielu lat w pana wykłady, w rozmowy, e, które są z panem przeprowadzane, e, odnoszę takie wrażenie, a to chyba nawet nie jest wrażenie to jest pewność że literatura. Jest takim środkiem, za pomocą którego niejako opisuje Pan rzeczywistość. Często też tę rzeczywistość budując za sprawą literatury, i to wyszło też teraz. I od razu przypomina mi się coś, co, jeśli dobrze pamiętam, powiedział kiedyś jeden z Pana mistrzów, Jacques Derrida że literatura to jest jak taki jeż, który leży na ulicy i można przejechać czy przejść obok niego obojętnie, ale można dotknąć go i wówczas on może pokuć. Często ta literatura pana kłuje. Tak, oczywiście. Ja myślę, że każde takie dobre przeżycie wynikające z wrażliwości, to oczywiście ono, ono, ono kuje, Tak, na tym, na tym to... Ale na czym polega to na ukłucie? To, to znaczy, nie że nie mówimy o jakiejś błogości wynikającej z rozsmakowania zdecydowanie, się? Zdecydowanie. Wczoraj nawet e, mieliśmy takie zdalne spotkanie ze, ze studentami, których uczę zdalnie niestety. E, I mówiliśmy o takim zjawisku. Wyszła nie tak dawno temu książka Agambena o Pulcinelli, czyli tej dziwnej figurze z Komedii dell'arte. No i właśnie jedna z, z tych pań, młodych kobiet, w tym, w tym seminarium zauważyła, że, bo ta książeczka Agambena ma też bardzo piękne ilustracje, różne malarzy podstawiających Pulcinelle. Mówię, że jak bardzo ta książka jej się spodobała w tym, że patrząc na rysunki i te obrazy, jej oko doznawało pociechy. Ale potem się zreflektowała i powiedziała, ależ to była bardzo dziwna pociecha, bo właściwie ten Pulcinelle jest brzydki i on mnie w jakimś sensie szczypie, gryzie. I rzeczywiście Pulcinella, który nosi taką drapieżną maskę i w ogóle w białym kostiumie wygląda trochę jak, jak jakaś zjawa nadprzyrodzona, trochę tak między życiem i śmiercią. I, i to jest właśnie to, to, ta, ta jej opinia. Trochę mnie oko pocieszyło, no bo piękny obraz, a z drugiej strony jak się przypatrzyłam, to właściwie mnie dotknęło, bo to, to brzydka postać. Czego on ode mnie chce? To jest właśnie trochę karykatury w tym. No, i wie pan, zgodziliśmy się w sumie, że może na, że to, to, to doświadczenie, o którym też pan mówi, to piękna literatura, ale kłująca, że to jest może taka nauka, co oczywiście jest w tej tylko grubą tezą i wymagałaby, która wymagałaby zgłębienia, ale on to może uczy, że właściwie najlepszą formą do wyrażenia życia ludzkiego jest nie tyle tragedia, nie tyle komedia, co tragikomedia. Mhm. Tragikomiczność jako formuła rzeczy. Wie pan, ta e, formuła życia. E, ta myśl i ta teza za mną chodzi, ja za mało wiem, za mało umiem, żeby ją zgłębić, ale gdybym wiedział więcej, e, to poświęciłbym cały czas zgłębianiu pojęcia tragikomiczności, które jest niezwykle niepokojące i które zdaje się mówić nam więcej o nas samych niż jakikolwiek a inne pojęcie, bo to jest, wie pan, śmiech i przechodzący w płacz, płacz przechodzący w śmiech, dokładnie to, co, jak można streścić w dużej mierze nasze życie. No i to jest także też lekcja wielkich komików, którzy właściwie są jednocześnie wielkimi tragikami, mm. by wspomnieć chociażby Bustera Kitona, prawda. Czy Charlie Chaplina. Eee, czyli jednym słowem, sumuje doświadczenie literatury jako doświadczenie tragikomiczności ludzkiego losu. Jak ten pentagrel, który traci żonę, ale równocześnie cieszy się narodzonym dzieckiem. Eee, a to w takim razie takie dwa scenariusze hipotetyczne, albo zgłębianie tragikomedii, albo muzyka. To co by pan wybrał? Wie pan, no muzyka, tak, oczywiście muzyka mi towarzyszy zawsze, ale wie pan, ja tak, jak, tak jak się przyznałem panu do tego mankamentu, że nie mam zmysłu archiwistycznego, nad czym ubolewam, detektywistyczno-archiwistycznego, tak samo od razu się przyznam, że I, i to od razu mówię i to mówię przy różnych okazjach samokrytycznie że to, że ja nie umiem grać na jakimkolwiek instrumencie, broń Boże, nie, nie mówię tego wirtuozosko, bo to oczywiście nie ma żadnej mowy nawet o tym, ale że nie potrafię wydobyć koherentnych dźwięków z instrumentu, to uważam, i to mówię całkiem serio, za kalectwo życiowe. Ja się uważam pod tym względem za życiowego kaleka. Jest kalekę. pan kaleką. Pod tym względem tak, oczywiście pan zaraz mi powie, i też słusznie, że nie ma co narzekać, tylko trzeba by się wziąć i nauczyć, oczywiście, <laughs> oczywiście. No ale cóż, mogę ten cios tylko przyjąć na szczękę i, i zmilczeć dalej, czując się znokautowany. Tak. To proszę pozwolić, że ja wyjątkowo nie będę bił, a z, po, z, zapytam, bo wrócił Pan do tego wątku, w którym mówił Pan o tym, że Pan podziwia tych, którzy potrafią to, to i tamto. Mówiliśmy o, o umiejętności takiej archiwistycznej. Co Pan w sobie podziwia? O nie. W sobie nie podziwiam niczego, wie pan, ponieważ jednym z takich moich zadań jest właśnie być niezwykle zdystansowanym do samego siebie. To jest jedno z takich e, pouczeń, które staram się staram się ostro trzymać. Na przykład bardzo nie lubię w ogóle mówić o sobie. Myślę, Aha. że to jest. E, Dlatego bardzo dziękuję za to spotkanie. Tym bardziej. To, to, to nie tylko mnie peszy, ale uważam, że to jak gdyby wyłamuje się z takich pewnych moich nawiasów, które sobie wyznaczyłem sam. I, i, a jednym właśnie z, z tych głównych takich nawiasów jest to, żeby mieć nieustanny dystans do samego siebie. Ja zresztą, yy, yy, kiedy myślę o, o różnych profesjach i myślę o różnych zachowaniach, to myślę, że generalnie z wielkim nieszczęściem, jeśli ktoś na przykład potrafi się tak całkowicie utożsamić z jakąś instytucją prawda? i mówi: Ja kocham tą instytucję. Słyszę się ludzi, którzy mówią: Ja kocham wojsko, słyszę się ludzi, którzy mówią: Ja kocham. Kościół na przykład, prawda? Ja uważam, że to jest bardzo niebezpieczne stwierdzenie, ponieważ jak ktoś mówi, że kocha instytucję, to otwiera szeroko drzwi do tego, żeby ta instytucja zawładnęła, poczuła się, zadomowiła się za bardzo w jego życiu. To samo zresztą mogę powiedzieć o Uniwersytecie. Ja jestem z Uniwersytetem związanym od zawsze, prawda? Minęło 50 lat ponad ponad, ale wie pan, nigdy bym się nie odważył na takie stwierdzenie, ponieważ wydaje mi się, że w tym momencie robiłbym uniwersytetowi krzywdę, ponieważ przyznawałbym mu, narzucałbym mu rolę satrapy czy despoty, a uniwersytet jest dokładnie przeciwieństwem takiej roli, więc, więc nie, odpowiadając krótko, nie podziwiam w sobie niczego. A jest coś takiego, co co nie jest instytucją, a co pan w tym życiu kocha, co równocześnie pana nie zniewala? O, wie pan, muszę panu powiedzieć, że niezwykle jakoś, co nie jest instytucją, w pan słonią, więc może mówmy o pewnych czynnościach. Niech będzie. Ja na przykład jestem wielkim zwolennikiem, no nie chcę powiedzieć fanatycznym, bo to może nie jest specjalnie elegancki przymiotnik, ale jestem wielkim zwolennikiem ruchu, wszelkiego rodzaju ruchu. Dlatego im bardziej się posuwam w latach i ten ruch z racji oczywistych jest trochę, zaczyna być ograniczony, no to jest kolejne wyzwanie: jak ten ruch wymierzyć w stosunku do możliwości. Prawda? Już nie mogę biegać, ale i może nawet przedobrzyłem z tym bieganiem może nawet za długo to trwało ale wszystko jedno, to już nieważne. Natomiast myślę, że ruch jest podstawową materią życia. Wydaje mi się, że nie doceniamy tutaj, wracając do naszego wrażeń i uwrażliwienia na piękno, że bardzo nie doceniamy piękna czegoś takiego jak balet czy taniec, który jest przecież formą ekspresji cielesnej, czy też Pantomimy, to jest niezwykła sztuka. Dzisiaj bardzo marginesowa, a bardzo szkoda, ja jeszcze pamiętam najlepsze lata Teatru Pantomimy Pana Tomaszewskiego z Wrocławia którego, na którego spektaklach wielu byłem i one mnie wprawiały w niemy podziw. Co można zrobić z ludzkim ciałem, czy też to ludzkie ciało samo może z sobą zrobić, bo, bo historia uczy, że są chętni do zrobienia z ludzkim ciałem wielu obrzydliwych rzeczy, ale co ludzkie ciało samo z sobą dla wyrażenia, dla ekspresji e, może zrobić. Podziwiam wielkich sportowców, którzy potrafią się poruszać z gracją niezwykle. Pan popatrzy na, na wielkich maratończyków, na, na ich krok Lekki po 40 kilometrach w dalszym ciągu budzący niemy podziw, po prostu, prawda? To, to zachwyca. E, estetyczne piękno sportu, dzisiaj trochę zabite, oczywiście, przez jego walor ekonomiczny, zniekształcone przez e, doping i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak pan popatrzy, w jaki sposób się potrafi idealnie zespolić kolarz ze swoją maszyną, tworząc z nim jedną całość, to to budzi mój podziw. E, krótko mówiąc, wydaje mi się, że ruch, Potrafi powiedzieć o człowieku więcej niż słowa. Dlatego bardzo ubolewam, że nie dbamy właściwie o to, jak chodzimy, jak siadamy, jak siedzimy. Trochę jest w tym albo niechlujstwa, albo z drugiej strony z trochę takiej fitnessowej perfekcji typu, zbuduję sobie sześciopak i tak dalej, i tak dalej. Nie ma w tym nic złego, ale nie, nie o to mi chodzi w ogóle, prawda? Chodzi mi o nadanie pewnej gracji swojemu ciału. Na miarę możliwości, oczywiście stąd bardzo ostrożnie patrzę na wszelkiego rodzaju interwencje chirurgiczne typu upiększającego, o ile one nie są konieczne z racji wypadku na przykład, prawda? Ale chciałbym właśnie, żeby ruch był takim wyrazem szacunku i godności ludzkiego ciała. Tak, tak. To jest też opowieść o. Byciu w łączności z fizycznością. Absolutnie. Jest taki jeden fragment, ja to zbanalizuję w tym momencie prawdopodobnie w jednym z tych pana nowszych esejów, śladem zwierząt, do dochodzeniu do siebie. Oj. Nie szkodzi. Nie, nie spadło. spadło. W którym pojawia się mniej więcej takie stwierdzenie: objąć nierozumem a ciałem. Pozostawać w łączności z tym, co właśnie mną. I, I po prostu być. W jakiś sposób tu i teraz być może, prawda? To prawda. Zresztą to, 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 to jest, to jest, czasy są takie bardzo paradoksalne, bo z drugiej strony. Widać wyraźnie, że ten postulat bliskości, bo mówi Pan trochę o bliskości, prawda? O sposobie, o sposobie zbliżania się do świata. O, może tak, prawda? Zbliżania się do świata i jak zrobić, jak sprawić, żeby to zbliżanie nie miało charakteru takiego grabieżczego, prawda? Tak, do świata takiego, jakim on jest, nie do Takim, wyobrażeń tak, na temat tego tak. świata. Prawda? Na tyle, no to jest możliwe, no bo zawsze jakieś wyobrażenia no, Oczywiście, tak, mieli, tak, tak. Czyli jak zbliżyć się do świata nie w charakterze agresora. Właściciela, kogoś, kto jest jego panem, kto go czyni sobie poddanym, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że takie jest też przesłanie takiej e, głęboko refleksyjnej ekologii. Na tym przecież to zdaje się, zdaje się polegać. Natomiast z jednej strony, natomiast z drugiej strony widzimy, jak to zbliżenie także bywa brutalnie nadużywane. To znaczy, jak to zbliżenie czasem bywa złym zbliżeniem, mówimy o złym dotyku, prawda? No i tu pojawiają się wątki dobrze nam znane, niestety. E, takiego agresywnego dotykania. Czyli właściwie, wie pan, powinniśmy się zastanowić nad sposobem zbliżenia się do świata i nad sposobem dotykania świata i dotykania siebie nawzajem, e, bo tutaj, wydaje mi się, mamy kolosalne zaległości. Zresztą, no jeden z takich moich mistrzów książkowych, choć mistrzów trudnych, bo wymagających nieustannego sporu. No, Nicze na początku Zaratustra nie próżno dedykuje jedną ze swoich gniewnych pieśni, tak zwanym wzgardzicielom ciała, czyli tym, którzy ciała nie cenią, którzy ciało, no mówiąc w wielkim skrócie, posponują na rzecz duszy itd., tak, tak, tak dalej. Otóż wydaje mi się, że takie uduchowienie ciała, duchowość ciała, trochę pisał o tym, mądrze pisał też Józef Tischner, prawda? o takiej mądrej, przeduchowionej cielesności. No wydaje mi się, że to jest lekcja ciągle do nieustannego ćwiczenia, bo tego się nie da zrobić raz na zawsze, to, to trzeba ćwiczyć niemal codziennie w naszych kontaktach ze światem. Tak, ale bliskość to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, tym bardziej, że ona też wymaga uszanowania tego, jeżeli ktoś z drugiej strony tej bliskości sobie nie życzy, prawda, więc to jest bardzo delikatna sprawa, a obawiam się, że w dużej mierze taką subtelność i delikatność wobec świata myśmy stracili. E, już dzisiaj może w ogóle mało używane słowo takt, ale myśmy stracili taką taktowność, która polega na tym, bo gdyby pan. Chciał zdefiniować takt, no to pewnie powiedziałbym, że takt to jest, po pierwsze, ta jego muzyczność sugerowałaby, że to jest taki pewien sposób zharmonizowania się ze światem i z tym, co mnie dookoła otacza, ale z drugiej strony, takt pozwala mi zaznać z kim z bliskości, ale jednocześnie szanując jego odległość, szanując jego dystans, prawda? no i to niestety straciliśmy wydaje mi się w dużej mierze w dużej mierze to jest też opowieść o czułości o tym Oczywiście. dotykaniu Oczywiście. świata Oczywiście. w taki sposób refleksyjny ale równocześnie pozostawiający też przestrzeń na to takie doświadczenie bezpośrednie które nie będzie zaburzone jakąś natychmiastową analizą ale to jest także opowieść ja wrócę do tej literatury i do tego świata bo to mi się łączy w takiej jednej historii bo literatura to jest opowieść, czy, 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 czy wczytywanie się w literaturę, to jest w pewnym sensie opowieść o braku wyrachowania. O tym byciu w życiu, a nie przeżywaniu tego życia. Przypomina mi się taka scena, którą kreśli Irving Stone w Pasji Życia. Vincent van Gogh rezyduje wówczas w Hadze i jedna z jego metrów spyta go: Słuchaj, jak to jest możliwe, że to wszystko, co kreślisz na papierze, jest takie prawdziwe, tak bardzo mnie dotyka? On mówi, że wiesz, co wsłuchuje się w to, co szepczą do mnie: pola, polany rze, jakieś rzeki, niebo. Co dzisiaj szepcze panu świat? No, skoro mówi pan o szepcie, szepcie i szeptaniu, to. A wcześniej pan zresztą mówił w tej, w tej, w tej opowieści Irvinga Stone'a, pojawia się to pojęcie prawda, słuchania. No Dokładnie. to najpierw, najpierw trzeba by powiedzieć, że generalnie jednym z mankamentów dzisiejszego świata jest to, że on nie bardzo lubi słuchać. Na, na ogół panuje taki pogląd, że należy mówić dużo, szybko, sprawnie i złotołuści, zwłaszcza na scenie publicznej, są dzisiaj w cenie. Prawda? Czasem są w cenie takiej krytycznej oceny, ale nie mniej, nie mniej są w cenie, bo wtedy jest o czym mówić prawda? I, i można się z nich naśmiewać, ale nie mniej to właśnie zawdzięczają domniemanej potoczystości swojej wymowy. Natomiast słuchanie jest wyraźnie, jest wyraźnie w regresie. I jak gdyby jednym z postulatów może nawet edukacyjnych, byłoby postulat sztuki słuchania, co się też znowuż wiąże z wychowaniem estetycznym, jak gdyby, prawda? Więc to po pierwsze. Po drugie, no musimy sobie przecież zdać sprawę, że słuch jest takim zmysłem zupełnie niezwykłym, bo w przeciwieństwie do oczu, które możemy zamknąć, no uszu my nie możemy zamknąć, prawda? Więc słuch jest czymś, czym świat dociera do nas nieustannie, nieprzerwanie, czy chcemy, czy nie chcemy. Więc pewnie powinniśmy rzeczywiście tego świata nasłuchiwać w sposób szczególny. To po drugie, po trzecie, te walory akustyczne no to one też są bardzo mocne i tu wracam do Pańskiego pytania o literaturę one są w dużej mierze ustanowione przez literaturę, bo przez literaturę no zwłaszcza poezja, ale nie tylko w dużej mierze operuje warstwą dźwiękową czasem brzmienie, no Roman Ingarden na przykład w ogóle obstawał przy tym, że jednym z warunków istnienia dzieła poetyckiego jest to, żeby je głośno przeczytać, prawda? Trudno czytać głośno całą powieść, ale wiersz z pewnością można. Więc to jest też następny kamyczek do tego ogródka, który, w którym chcemy uprawiać wychowanie estetyczne i wrażliwość na szczegół, więc więc to jest bardzo ważne. Ten świat rzeczywiście szepcze. Bardzo pięknie o tym mówi Szekspir w burzy, kiedy wielokrotnie tam gra niezidentyfikowana muzyka z niezidentyfikowanych źródeł, bo wiemy, że Prospero misz ceremonie z magiem on sobie tą muzykę wywołuje ze świata duchów. Ale te postacie wyraźnie mówią, jak pięknie ta wyspa brzmi, jak pięknie ta wyspa szemrze. Do no dzisiaj ten świat jest oczywiście w łomocie i w hałasie medialnym, jest w hałasie industrialnym, więc pewnie trzeba mieć słuch szczególnie wyczulony. A przede wszystkim, no i to na koniec, wracam do tej słynnego epizodu z Ulisesem, który kazał sobie uszy zalać woskiem, żeby nie słyszeć syren, uwodzycielsko pięknie śpiewających. No i wydaje mi się, że jest taki znamienny gest, bo to jest jeden z tych przypadków przygód Odyseusza, które zresztą uważam za absolutnie fundamentalny tekst. Mam na myśli Odyseję. Myślę, że to jest jeden z absolutnie podstawowych tekstów kultury zachodu. Ale to jest jeden z tych epizodów, który jest moim zdaniem taki mocno dwuznaczny, bo ja uważam, że, że to zalanie uszu to właśnie jest takie odcięcie się od niebezpiecznych, kujących uwodzicielskich aspektów świata, który do nas coś mówi. No i jak gdyby Odyseuszowi trochę nie starczyło odwagi, żeby wysłuchać, co syreny śpiewają. Otóż ja myślę, że słuchajmy, co syreny śpiewają. Hmm. Nie zalewajmy sobie uszu woskiem. A ja tak sobie myślę jeszcze, bo my tutaj rozmawiając, jak to powiedziałem na początku, przechadzając się po krainie Kreślonej słowem. Znajdujemy się trochę, ja to często powtarzam w teatrze wyobraźni. Mówiliśmy o ruchu. Mhm. E, próbuję łapać to wszystko, co tutaj pada. I jakbyśmy sobie tak wyobrazili, czy może pan by sobie wyobraził, że ma pan nieskończoną e, ilość sił w sobie i może pan ruszyć e, do biegu. Mhm. I może pan dobiec dokądkolwiek by pan tylko chciał. Mm -hmm. To dokąd by pan dobiegł, chciał dobiec. Czy w ogóle chciałby pan dobiegać, a może chciałby pan trwać w tym biegu? No, wie pan tak, jak już mówiliśmy w sensie materialnym, to bieganie jest dla mnie już właściwie skończone. Staram się chodzić dużo. Tak, to prawda, ale bieganie takie sensu w pełnym znaczeniu tego słowa, to już jest, jest poza mną. Gdzie ja bym chciał dobiec? To jest dobre pytanie. Wie pan, ja tak bardzo. Ja miałem takie wrażenie i taką nadzieję, która okazała się całkowicie głupia i płonna, że uda mi się na przykład na 70-lecie własne, ale to już było prawie 5 lat temu, jeszcze przebiec maraton, ale to już nie, dałem, nie, nie dałbym rady. Natomiast muszę panu powiedzieć, że jeszcze w 2013 zrobiłem bardzo ładnie pół-półmaraton tylko, ale w bardzo przyzwoitym tempie, przyzwoitym amatorskim oczywiście na 2.11 w Katowicach ten śląski maraton. Raz, raz go zrobiłem w całości w 2009 i to bardzo piękna trasa jest tego śląskiego maratonu, więc wszystkim biegaczom polecam. Czy ja miałbym jakąś taką trasę metaforyczną, czy też, czy też realną, którą chciałbym przebiec? Ja nie wiem, myślę że nie. myślę, że nie. Natomiast mogę tylko powiedzieć jedno, że nie chciałbym zarzucać. I to, to byłoby dla mnie bardzo, bardzo trudne, gdybym musiał nagle zarzucić wszelką myśl, wszelką praktykę ruchową. To byłoby, to byłoby dla mnie chyba takie. Myślę, że nie tylko dla mnie. Tutaj nie mam prawa, myślę, że dla każdej się stawiać w jakiejś sytuacji szczególnej. Myślę, że dla każdego to był wstrząs. Ale myślę, że ja bym się głównie, wie pan, odpowiem na Pańskie pytanie negatywnie. W tym sensie, że nie potrafię powiedzieć, do czego bym chciał dobiec, ale mogę odpowiedzieć, czego bym nie chciał. To czy nie chciałbym, żebym się porzucił ideę i teorię, ideę i praktykę ruszania się. Mm -hmm. A dlaczego bieganie? Może podciągnijmy to pod, pod ruch, chociaż nie wiem, czy możemy. Pan kiedyś tak powiedział o tym bieganiu, że, że to jest nauka wdzięczności. Mm -hmm. Czemu tak? No wie Pan, jest to nauka wdzięczności, dla, wobec, przede wszystkim wobec samego własnego ciała, prawda? Bo. Oczywiście to trzeba mówię tu o takim przyzwyczajeniu ciała do wysiłku, bo to nie, nie, nigdy nie było tak, że człowiek wstał od biurka i nagle rzucił się do biegania. Trzeba się było tego dopracować stopniowo osiągać te, te, te kwestie, osiągać tę kwestię wytrzymałości. Prawda? Ja nigdy nie byłem biegaczem popisowym, byłem biegaczem powolnym, tempem mozolnym, po prostu, po prostu opatrzonym pewną dosą wytrzymałości, mhm. którego się moje ciało, której się moje ciało nauczyło i tyle. E, więc pan ja to po pierwsze, tak. Po drugie jest człowiek bardzo wdzięczny y, 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 temu, co go otacza, bo nagle widzi ten świat inaczej, on go widzi w innym tempie, w też w innym stopniu zmęczenia, co jest też bardzo ważne. Inaczej widzi się świat na piątym kilometrze, inaczej się widzi świat na 35 kilometrze. Na czym tak? ta różnica polega? A różnica polega na tym, że po pierwsze widzi się zupełnie inny dialog świata z ciałem, bo ten świat w pewnym sensie to ciało zmęczył. I to jest świat, który nauczył ciało pokory. Które nie jest już takie buńczuczne, jak było na piątym, tylko tylko nagle musiało spokornieć i nagle zadać sobie pytanie, czy w ogóle dam radę jeszcze te siedem, które zostało, przerobić. Więc to spojrzenie jest w tym sensie zdecydowanie mniej ostre, ale ono jest w tej chwili bardziej ostre, jeżeli je skierować do wewnątrz. To znaczy człowiek nagle doświadczył granicy swoich możliwości, wiele może, ale nagle zobaczył ile nie może. I że nieustannie jest winien to sobie i światu nieustannie ten dialog, który uczy granic możliwości, ale też pewnego rodzaju granic rozsądku, prawda? Więc, więc tak, bym, tak bym to opisał najprościej. Wdzięczność jako nieustanne dialogowanie. Wdzięczność jako nieustanne dialogowanie, jako nieprzyznawanie sobie racji, prawda? Aha. Jako coś, co. Bo jak jestem wdzięczny, to znaczy przyznaję, że nie zrobiłem wszystkiego samodzielnie, że ten świat jakoś mi pomógł, prawda? To jest też takie ciekawe spostrzeżenie, że właściwie jak się ten maraton kończy, to nagle człowiek mówi, że no, ten świat go zmęczył, ale też mu pomógł. W jaki sposób? Eee, no pomógł mu chociażby w ten sposób, że człowiek uważnie. Śledził te upływające kilometry, i wraz z tymi upływającymi kilometrami, bo one są znaczone, i wraz z tymi upływającymi kilometrami też widział, jak się przesuwa ta wstążka przestrzeni, i zobaczył, że ten świat w ramach tych kilometrów inaczej się przedstawia. Pan Śląska Śląski Maraton, nie wiem jak teraz, ale w tych czasach, kiedy ja go biegałem, to on bardzo pięknie prowadził, bo prowadził przez różne części Śląska. Można było zobaczyć na przykład, jaki Śląsk jest zielony, czego zazwyczaj się nie doświadcza, więc on pokazuje, te trasy pokazują też takie nieoczekiwane miejsca, ale prowadził też przez Śląsk Przemysłowy, co też było ciekawe, ale prowadził też już pod koniec, to był jakiś 30 kilometr chyba, przez te wielkie osiedla typu Giszowiec, a zwłaszcza Nikiszowiec. Aha. I wtedy można było zobaczyć, jak... Nikiszowiec, czyli to osiedle górnicze ludzi ciężkiej pracy, ludzi w pewnym sensie zmęczonych. Jak ten Nikiszowiec nagle odciska się zmęczeniem w panu, to już jest 30 kilometr, pan też jest zmęczony, już pan pomału zaczyna lecieć z nóg. I nagle biegniemy przez tą ziemię, przez te mieszkania, ludzi, którzy pracują katorżniczo codziennie, czują to zmęczenie. Jest taki jakiś moment, wie pan, dziwnej solidarności ludzi, którzy własnym ciałem Cały czas coś światu chcą powiedzieć, coś światu odbierają, ale ten świat im też coś daje z własnej woli. Oni coś z, tym, z tym światem rozmawiają. No i jest taki rodzaj, rodzaj jakiejś solidarności z miejscem, przez które się przebiega. O, coś takiego. Aha. Tego nie ma jak się przejeżdża zapewne, prawda? Tego może nawet nie ma jak człowiek spaceruje, no bo jest wypoczęty, to ciało inaczej reaguje. A tu nagle jest taka dziwny rodzaj symbiozy. Mhm. A pan dużo, wracając, dialoguje słowem dużo w panu dzisiaj wdzięczności? Staram się, tak, staram się, ponieważ wydaje mi się, że wdzięczność jest, jest, cechą, jest cechą bardzo ważną, ponieważ ona uczy człowieka, że nie jest samowystarczalny. I to jest dobra odtrudka na czasy, które chciały nauczyć człowieka, że ma być samowystarczalny, że sukces to jest on, klęska to jest też tylko on i wara, prawda? Tak nie jest. Bądź wdzięczny. Jest tyle powodów do wdzięczności, choćby ten, że jesteś, żyjesz na tym świecie, a przecież równie dobrze mogłoby cię nie być. Świat w ogóle nie zauważyłby tego i nadal byłby piękny. To pana słowa, jest to piękny świat? On jest piękny. Oczywiście, on jest tak samo piękny jak. Wracam do tego wczorajszego epizodu z seminarium. Jak piękny, a jednocześnie koszmarnie groteskowy, karykaturalny jest ten Pulcinella, prawda? Świat jest piękny, ale świat jest też groźny oczywiście. Świat jest tragiczny, ale jest i komiczny. Świat jest tragikomiczny. Może my w tym świecie jesteśmy tragikomiczni? Tak, ale jest pewny taki, jeden z, z, z takich poetów, na których się trochę wychowałem w sensie ideowym, to był. No jak mówili tak sportowym językiem, klasyfikując poezję amerykańską największy poeta amerykański na zachód od Mississippi, czyli Robinson Jeffers, który pisał takie bardzo narracyjne, co mi też bardzo odpowiadało. Ja bardzo lubię opowieści, mimo że sam daru narracji nie mam. Ech, mój brak, brak, następny mój brak talentu. Ech, pisał takie narracyjne opowieści o takich greckich właściwie problemach. Taka grecka tragedia, gdyby opowiedziana na nowo, wyrzucona na skały, tylko już nie wysp greckich, tylko Kalifornii. Surowe piękno, i on właśnie mówił o, jak on to mówił, o ciemnym pięknie świata. Ja myślę, że to jest dobra formuła. Świat ma takie ciemne piękno. Aha. A co jest dla pana największą tajemnicą tego świata? i tego życia, a może największą, to nie musi być jedna, prawda? A, wie pan, ja myślę, że jedną z tych tajemnic to jest to, że świat nam podsuwa taką myśl o tajemnicy, my tą myśl żywimy, pewnie ta myśl prowadzi wielkich artystów, pewnie, prawda? Ta myśl, która każe artystom operować światłem, ale zarazem operować światło cieniem, które wiele skrywa, prawda? Więc ci wspaniali malarze, barokowi na przykład, którzy potrafili oślepić światłem, ale drugą część płótna potrafili ściemnić całkowicie w niewyobrażalnym mroku. Więc, więc podsuwa nas się tą myśl o tajemnicy. Ale to jest może taki ciekawy też wybieg tego świata, że on podsuwa nam tą myśl o tajemnicy, ale być może gra z nami w taką dziwną grę i chce nam w gruncie rzeczy powiedzieć, że tajemnicą świata jest to, że nie ma żadnej tajemnicy. I że my sobie budujemy te wspaniałe konstrukcje, które związują się malarstwem, symfoniami, świątyniami, pałacami, wierszami, powieściami i tak dalej, i tak dalej, sportem wielkim, wielkim baletem, Szukając tej tajemnicy, właśnie budując tą tajemnicę, to my budujemy tajemnicę, prawda? A świat się drapie w głowę i mówi: No, piękną tajemnicę zbudowałeś, ale właściwie to jest twoja tajemnica. Taką, taką mam myśl. No właśnie, świat idei. Pan kiedyś tak powiedział, że dobrze by było, żeby każdy człowiek miał taką ideę do której będzie dążył. Być może jej nigdy nie osiągnie. Być może ona także jest osadzona w tym świecie, przez nas wytworzonym i na nas się kończącym. E... No właśnie, a pan ma tę swoją ideę, do jakiej pan dąży? Idei? No trochę o tych ideach mówiliśmy. No mówiliśmy tak. o takich ideach jak gościnność, jak tak. przyjaźń. Oczywiście to są idee, czułość, wrażliwość. Tak. To są tyleż idee, co praktyki, o tym trzeba powiedzieć, prawda? Że, e, e, I oczywiście, w, w miarę jak zaczynamy praktykować te cnoty, no to sobie zdajemy sprawę, że my nigdy nie osiągniemy żadnego stopnia doskonałości w tych cnotach, no bo mamy ludzkie ograniczenia, ludzkie fobie, ludzkie obawy. I może wie pan, taka uwaga, że może jednym z mankamentów dzisiejszego świata jest to, że myśmy jakoś przynajmniej te osoby, które świat organizują w jakiejś mierze, te siły polityczne, i, które za tym stoją, że one pozbawiły nas, czy niechętnie myślą o takim instynkcie, którym bym nazwał instynktem, czy dyspozycją może lepiej do myślenia utopistycznego. Ja tak specjalnie mówię utopistycznego, bo nie chcę powiedzieć utopijnego, ponieważ przymiotnik utopijny został właściwie obrzydzony przez polityków, którzy chcą dokuczyć drugiemu politykowi. To mówią, o, pańskie idee są utopijne, prawda? Natomiast ja bym bardzo bronił takiego instynktu utopistycznego, ponieważ to jest instynkt, który mówi, teraz jest jak jest, ale mamy obowiązek myśleć o pewnym jeszcze, którego nie ma i które być może powinno wyglądać inaczej. A Wydaje mi się, że to jest niezbędna dyspozycja. To jest dyspozycja, która pcha nas wprost do przodu. I to jest dyspozycja, która też ostrzega, byśmy się strzegli przed tymi, którzy mówią: O, już zrobiliśmy wszystko dobrze, już jest wszystko, bo nie ma nic gorszego niż spełniona utopia. To jest bardzo ważne. Że mądra utopia pcha nas do przodu, ale mądra utopia też ostrzega i mówi: Ten, ten marsz się nie kończy. Jeżeli natrafisz na tej drodze na kogoś, kto mówi, o, doszliśmy, skończyliśmy, jest fajnie, no to trzeba się od niego trzymać na odległość strzału z armaty. prawda? Więc, e, więc ten instynkt ustopistyczny to jest taki instynkt, który nas pcha do pewnych cnót, a jednocześnie mówi, daleka droga, nie spełni się tego w zupełności, i może na szczęście, bo dzięki temu świat pozostanie ludzki, a co lepsze, może będzie troszeczkę bardziej ludzki niż jest. Obyśmy my jako ludzie nie uczynili go nieludzkim paradoksalnie. No właśnie, a czego życzyłby Pan temu światu? Ech, czego ja życzyłbym światu? Właściwie życzyłbym światu, czyli właściwie życzyłbym nam, bo świat się doskonale bez nas obejdzie. To jest też taka myśl, z którą powinniśmy się pogodzić. Świat właściwie nas nie potrzebuje. Tak, per saldo to może myśmy mu zaszkodzili. Natomiast życzyłbym światu, żebyśmy potrafili się znaleźć, znaleźć w sobie odwagę, znaleźć w sobie taką dyspozycję, żeby zwrócić uwagę na to, że jeżeli my dzisiaj patrzymy na i krytycznie oceniamy stan relacji między ludźmi, jeżeli myślimy, że ten, wracam do poprzedniego wątku, że stan spraw ludzkich. Nie jest specjalnie ludzki, przykładów jest masy, prawda? No to może warto sobie uzmysłowić, że sami się za włosy, jak baron Minhausen, nie wyciągniemy z tego bagna. Czyli, że potrzebujemy jakiegoś zewnątrz, potrzebujemy czegoś nieludzkiego. Tam wkładam myślnik między nie i ludzkie, żeby nie zbanalizować tego słowa. Tym nieludzkim na przykład mogą być zwierzęta. Tym nieludzkim czyli przemyślenie naszych relacji między światem człowieka a światem zwierząt. Zresztą świetnym, świetnym asumptem do tego jest pandemia, która przecież zaczyna się od tranzytu międzygatunkowego, który nastąpił w Wuhanie, prawda? Czyli coś, coś nie zaszwankowało, coś zaszwankowało tam w tych relacjach międzygatunkowych, które nie potrafiły obronić własnych granic i, 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 i dialogowały ze sobą w niewłaściwy sposób. Zawłaszczając się nawzajem raczej niż dialogować z, z odległości. Więc, więc to byłaby taka pierwsza sugestia, ale ten świat nieludzkiego to jest też świat roślin, zwierząt. Prócić uwagę, jak dzisiaj bronimy lasów. Mówi się o kąpielach leśnych. Dowiedziałem się niedawno, że są specjalni specjaliści, którzy robią wycieczki do lasu i robią to w sposób profesjonalny. Nie wiem, co to oznacza, ale rozumiem, że robią to mądrze. Więc to jest jakby pierwsza sprawa. A druga sprawa tego nieludzkiego, to pewnie powinniśmy odzyskać pewien zmysł metafizyczny i metafizycznej potrzeby, który w nas jest, a który myśmy zdusili na dwa sposoby. Albo instytucjonalną, czyli czysto ceremonialną, czysto rytualną religijnością, albo gwałtownym odwróceniem się od tego, wytrzebieniem tego zmysłu z siebie. Ja myślę, że powrót do zapytania o doświadczenie duchowe, o prawdziwe, wartościowe doświadczenie duchowe jest dzisiaj niezbędnym pytaniem. Czyli mamy takie, mamy takie zadanie, że jeżeli chcemy uczynić świat ludzki bardziej ludzkim, to nie zrobimy tego wyłącznie poruszając się w świecie ludzkiego. Musimy się wydobyć badając siebie w stosunku do nieludzkiego zwierzęcego, biologicznego, roślinnego, itd, tak dalej, ale też musimy się zbadać w stosunku do tego, co stanowiłoby takie, co, co, co zawiera się w tym pojęciu doświadczenia duchowego, którego na te dwa wspomniane sposoby, albo wyrzekliśmy się, albo go bardzo zbanalizowaliśmy wyjść z domu, żeby z domu. zobaczyć tak, tak. dom. Wyjść z domu tego, co człowiek, Oczywiście, tak, tak. Bez tego, bez tego nie damy rady, bo będziemy coraz bardziej jak Baron Minhausen, prawda? Wpadniemy w błoto i będziemy się starali za sznurowadła z tego błota wyciągnąć. Tak się nie da. A zatem w drogę i ku bacznej obserwacji. Tak, tak myślę, tak myślę, tak myślę. I, i, i to ku takiej krytycznej refleksji nad światem ludzkim, tak. Bardzo to jest nam potrzebne. I tutaj zostańmy przy tej krytycznej refleksji, to chyba dobry punkt zawieszenia. Pa... I startu, i startu zarazem I startu. do następnej wędrówki. A zatem przed dom przyglądamy się uważnie i wszystko poddajemy I kontestacji. Słuchamy, I słuchamy, tak. słuchamy co szepcze. S co sz szepczą, co śpiewają syreny. Co śpiewają syreny. Tak, wróćmy. Pan profesor Tadeusz Sławek był naszym gościem, naszym przewodnikiem w dzisiejszej wędrówce w spotkaniach pięknych dusz. Jeśli ten materiał wlał w Was, sprawił, że Wam lepiej albo, albo może gorzej, ale refleksyjniej, to kliknijcie, proszę, przycisk subskrybuj pod tym filmem. Czerwony on. No i wpadajcie tutaj. Zaproście bliskich, znajomych i się spotykajmy. A ja obiecuję, że jak tylko to całe szaleństwo się skończy, to, to spotkamy się też tak na żywo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Także ja, Tadeusz Marek, tutaj byłem przez ostatnią godzinę, a nawet kilka minut ponad. Dziękuję bardzo.